Trivita, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki. www.trivita.pl. Z miłości do życia. Znane są już wyniki kontroli próbek substancji, która w środę wyciekła do rzeki Biała w Bielsku Białej. Wewnątrz zakładu na terenie fabryki Fiata, który zanieczyścił rzekę, kontrolę prowadzi obecnie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Na miejscu inspektorzy stwierdzili, że wylotem kanalizacji wód deszczowych z terenu zakładu wypływają zanieczyszczone wody deszczowe. Na powierzchni wody był widoczny film ropopochodnych. Pobrano próby wody z rzeki i wyniki laboratoryjne potwierdziły to zanieczyszczenie substancją ropopochodną. W miejscu wycieku swoje działania prowadziła także Straż Pożarna i Policja. Kiedy zastępy przybyły na miejsce zdarzenia, okazało się faktycznie, że na rzece znajduje się film wodny nieznanej substancji. Okazało się, że ta substancja wlatuje do rzeki najprawdopodobniej z rury studzienki burzowej. Od razu przystąpiliśmy jakby do tego, aby ograniczyć ten wyciek, także zostały rozłożone rękawy sorpcyjne, także maty sorpcyjne, aby wiadomo, ograniczyć ten wyciek tej substancji do rzeki, a następnie zostały przeprowadzone badania. Badania wykazały, że nie doszło do skażenia radiologicznego, a substancja to rozpuszczalnik organiczny o neutralnym pH. W toku 13-godzinnej akcji Straży Pożarnej zablokowany został także dopływ substancji do rzeki. Sytuacja w tym miejscu w dalszym ciągu jest monitorowana. Policjanci ustalili, że źródłem wycieku było najprawdopodobniej przedsiębiorstwo położone w miejscu jego ujawnienia. Tam działała maszyna przemysłowa napędzana paliwem i najprawdopodobniej właśnie z tej maszyny przedostawało się paliwo kolektorem burzowym do rzeki. Policja podejrzewa, że sprawca działał nieumyślnie. Wyniki przeprowadzonej przez WIOŚ kontroli wewnątrz zakładowej będą znane najwcześniej w przyszłym tygodniu. Niewykluczone, że sprawa zostanie skierowana do prokuratury.